kilka tipów a propos manifestacji w życiu, przyciągania tego i spełniania, o czym marzymy. Pierwsze to jest to, że jeżeli chcemy, żeby coś się stało w naszym życiu, to po prostu trzeba podjąć decyzję, zrobić ten pierwszy krok. Drugi to, jeżeli chcemy, żeby coś było w naszym życiu, to po prostu żyjmy już w taki sposób, jakby to miało mieć miejsce, bo jeżeli to przyjdzie, to i tak trzeba będzie podjąć te czynności, czyli na przykład jeżeli mamy psa i będziemy musieli wychodzić na spacery, to możemy wychodzić na spacery już teraz i nawet przeżywać to i doświadczać, jakby to było być z psem, jeżeli chcemy. W ten sposób przybliżymy się do tego doświadczenia, a jak będziemy mieli psa, to znowu będzie nam łatwiej wychodzić na te spacery. Tak samo a propos zmiany pracy, jeżeli chcę zmienić pracę, ale na przykład w tej pracy odwalam chałturę, no to mogę mieć świadomość, że nawyki, które tworzę i które teraz mam, będą przeniesione do nowej pracy, więc teraz pracuję tak, jakbym chciał pracować w nowej pracy, jakbym chciał się czuć w nowej pracy, bo później, jeżeli to coś nowego przyjdzie, to ciężko jest nagle się przystroić i to nie ma tak, że o, nagle będzie inaczej. A z kolei znowu, jeżeli już tak postępujemy, to jednocześnie przyciągamy w naszym życiu to, co ma przyjść i czego chcemy, żeby przyszło.